Dziś taka gra jak Hero Never Lose, czyli tak naprawdę jest to gra logiczna, w której można grać przeciwko przeciwnikowi, to jest przeciwnik. I polega to po prostu na tym, że odpowiednio zrzucając te klocki, coś podobnego po prostu do Tetrisa, jeżeli wszystko odpowiednio połączymy, to przeciwnikowi po prostu spadną przeszkody, tak więc to doprowadzi do tego, że przeciwnik zostanie zabudowany, ten wygra. No i tutaj jeszcze mamy coś takiego, że tutaj, myszkę mam tak, tutaj na dole wraz po prostu z układaniem klocków, wraz z zdejmowaniem tych klocków, ładuje się tam taki daj pasek mocy. Jeżeli ten pasek mocy osiągnie tam 1, 2 bądź te 3, czy te 3 komórki, wtedy możemy wypuścić atak na przeciwnika, a atak to po prostu jakaś specjalna umiejętność danej postaci, bo tu właśnie mamy kilka postaci. Jeszcze nie znamy dokładnie, co one potrafią i czym się te postaci charakteryzują, ale to będziemy mogli, czy tam mieli możliwość sprawdzenia. Tu jest opis, w jaki sposób grać, czyli podstawowy ruch. Lewo, prawo to po prostu przesuwanie klocka, tylko nie klikaj, przesuwanie klocka w poziomie. Tutaj na klawiaturze klawisz Z i X, czy też po prostu tam na padzie to jest przekręcenie klocka o 90 stopni. Dalej, jeżeli pociągniemy strzałkę do dołu, to wtedy obniżamy, przyspieszamy tak naprawdę tor lotu naszego klocka, a jeżeli damy strzałkę do góry, wtedy błyskawicznie ten klocek spada od razu na sam dół. Tutaj właśnie jest jeszcze opis tego, że jeżeli po prostu zbudujemy, czy tam zniszczymy pewną ilość klocków, to przeciwnikowi spadną tutaj takie bloki, które po prostu będą mu przeszkadzać w budowie i na jakiś czas, to jest na kilka tur, zablokują mu możliwość postawienia, czy też po prostu użycia tych bloków. Enter. No i teraz tak, kiedy gracz oczywiście osiągnie górę swojego poziomu, tego swojego kontenerka, wtedy przegrywa, a zatem po prostu trzeba te klocki na bieżąco usuwać, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy jesteśmy po prostu zapełnieni, no i rzecz jasna przegrywamy. No i zachowanie bloków, jeżeli połączymy te bloki ze sobą, wtedy one tworzą taki większy blok, a tym samym po prostu to będzie powodowało, że przeciwnik otrzyma większą ilość takich klocków, które mu utrudniają, jeżeli to zniszczymy. Psik, psik. Chcesz chusteczkę? Nie. Teraz tak, mamy tutaj do czynienia z czymś takim właśnie jak jakby tęczowe bloki. Te tęczowe bloki powodują, że niszczą wszystkie bloki sąsiedniego koloru. Czyli to najlepiej jest po prostu wrzucać w jakieś zagłębienie, gdzie coś nam po prostu przeszkadza. No i tak de facto najlepiej, gdybyśmy to wrzucili w taką dziurę, gdzie mamy z lewej, z prawej i na dole. Tutaj jest właśnie mowa o tych umiejętnościach. W przypadku zapełnienia jednego paska możemy wypuścić też nasz atak. Wtedy nasza postać zaatakuje przeciwnika, a to się wiąże z tym, że jakaś super moc zostanie zużyta. No i z tego, co zdążyłem zauważyć, to postać, którą grałem, na przykład zamrażała bloki na planszy wroga. Nie mógł ich używać. Jeśli chodzi o ustawienia, rzecz jasna, na zbyt dużo nie ma. Muzykę chyba nieco ściszę, co? No. To nieco podbiję. Oczywiście angielski, hiszpański, francuski, polskiego nie oświadczymy niestety. Escape. To już byliśmy. A właśnie, to są opisy postaci. Komórka ci piszczy. Już myślałem, co to za dźwięk? Na takim dźwiękom podobny mi się urządzenia odpinają z USB. Czasami klawiatura potrafi się odpiąć. Dobrze, troszkę postaci mamy. Mówię jeszcze tu. Właśnie jest dziwne, że nie opisali tak naprawdę, co to daje. Mamy Arcade, czyli gra samemu. Mamy Versus, czyli przeciwnik. Jest survival, tryb przetrwania oraz online. Jak na razie testowaliśmy na razie jedynie Versus. Jest a może człowiek... przetestujemy ten survival? To później. Najpierw zagrajmy normalnie. No i tutaj teraz wybieramy sobie postać i każda z postaci ma jakieś parametry, które na chwilę obecną jeszcze nie mamy pojęcia, czym są. Czym są, ani po prostu z czym się to wiąże. Co tam sobie bierzesz? Ja spróbuję tą... A, ta pszczoła jest zablokowana.
może spróbuję tego Firestartera. No wybieraj, nie ma ich nieskończonej ilości. Ten? No. To zasuwamy. Ja jestem z lewej strony, ten taki szaleniec. Oj. Zaczynamy. Tu jest moje pole, w którym ja gram. Tu jest miejsce, w którym pokazuje się kolejny klocek, który za chwilę spadnie. No, a tutaj gra dziewczyn po prawej. To tak, my to sobie zniszczymy w ten sposób. O, to później. Dobrze, dam ci trochę fory, ja nie będę spuszczać tych klocków szybciej. Będę po prostu się nimi zajmować, tylko wtedy tak jak spadają. Kombo raz, dwa. Pozrzucimy tutaj, bo oczywiście spowoduje, że to zostanie zniszczone, to może po prostu nie zaproszę w tym miejscu. No i on coś zrobił, to spowodowało, że mnie niestety coś zrzucił. No, taka gra po prostu, żeby nie przyspieszać, jest troszkę trudniejsza. Ja muszę planować z wyprzedzeniem. Aj. To zrobimy tak. Kolejny będzie niebieski, niebieski z żółtym. No i zablokował mi skupanie żółtego. Może zróbmy tak. Tak właściwie, żeby sobie nie blokować, może pójdźmy w górę. Teraz w ten sposób. A, choć raz ja mu coś zrzuciłem. To teraz tak, tutaj zrzućmy sobie, może tu. Co by te żółte, raczej zielone ze sobą połączyć. O, mam coś do połączenia zielone. Może tutaj. Teraz tak, to mi pozwoli połączyć ze sobą niebieskie, choć teoretycznie by się wydawało, że to jest głupie blokować się. Ale zobaczymy. Połączone są czerwone. Tutaj możemy zielonego wsadzić pod spód, ponieważ czerwony się połączy. Teraz tak, tutaj możemy wrzucić pion. Kolejny znowu zielony. Oj, teraz to mi przeszkodził. Zróbmy tak. O kurde, jakiś staszek. Zablokujmy w tym miejscu i teraz żółty. Nie mogę sobie zablokować dojścia. No i jak? No właśnie dobrze mi idzie. Kurde, mi idzie trochę gorzej. A, przegram to chyba. Oj nie. Ach, chciałem tego zielonego gdzie indziej wrzucić. No to już spierniczyłem. No i przegrałem. Jednak nie. Będę trochę przyspieszał, po prostu nie daję rady. Teraz mogę to zrobić. Ej, a tam ci jakiś orzech był. No właśnie, ja nie wiem skąd on się wziął. Chyba twoja umiejętność zrzucania orzechu. Więc tu sobie skasujemy. Pomożemy połączyć, chyba coś się teraz spadnie. I znów. Ja sobie odwrócę, zawodruję tutaj. Teraz tak zieloną mógłbym rzucić w tym miejscu. To są zawsze problemy, jeżeli ktoś po prostu rzuci i to powoduje, że później nie możemy budować. To sobie skasujemy.
próbowałby się pozbyć tych zielonek. To pytanie jak? Zielone. O, to jest fajne. Uwaga, przygotuj się. Może to wcale długo rozegamy tymi zielonymi. O, bardzo fajnie zostały stosowane. Znowu zielonki spadają. Wielki blok. Uwaga! Ja mu teraz zleci, ciekawe. Oj, chyba już jest koniec. Tylko podstawy te krótki nie spadają. Te, po prostu takie duże. Ach, nie użyłem swoich umiejętności. Teraz spróbuję. No jak ci idzie? No, ogólnie... Dobrze. Okay, jak skasowałem dwa, to tobie zleci. Nic? Tutaj. Może budujmy w piąt. Nie, tak będzie źle. Dobra, tu się łączy. O, to zniszczy wszystkie wokół, a zatem niespodzianka. Nice. Jeszcze jeden najcik tam leci. Jak tam? Dobrze. Wiesz co, mnie się wydaje, że po prostu wystarczy, żeby je łączyć. One nie muszą koniecznie leżeć jakoś bardzo poukładane. Aby były połączone. No to teraz żeś mi narzucał tego, ale ja... Ach, wybiłem. Nie przesunąłem się tam, gdzie trzeba. Niebieski, to ten niebieski sam, niech będzie już tutaj. To wysadźmy może tutaj, no. Dobra, uwaga, super atak. Znaczy jeszcze nie super. Spaliło ci klocki. Co się robi ze spalonymi klockami? Nie wiem. Zielony. O, teraz żeś mi dowalił. I zaraz mogę użyć tej mojej najspecjalniejszej umiejętności. Dobra, twoja straszna najspecjalniejsza umiejętność. Kurde, już nie wiedziałem to zrzucać. Niebieskie. No jakbym wolał zostawić ten żółty, bo zawsze mogę później stosować. Ach, to trochę się przerzedziło. No i nie wiem, co mi ta dała umiejętność. Kurde, wielki klocek żeś mi zrzucił. Zapakowałeś mi kawałek planszy. Teraz nie wiem, czy tego klocka skasować. Ale to jest żółty. To... Zielony. Zielony bym mógł mi skasować właściwie tutaj. To po tyle skasuje rany, tylko przyległe. Ja spróbuję połączyć teraz te zielone ze sobą. A, zapodobałeś się. No. A? Jeszcze raz? Czy inny? Może inny tryb. No właśnie, escape nie działa, nie wiem czym.
Survivala to jest pewnie tylko na jedną osobę. Ja spróbuję raz, a później... A, tego nie można. Tego zamrażającego spróbujmy. Ale to chyba jest komputer. Ciśnij klawisz. Co? Klawisz ciśnij. Czekaj. Ty grasz? To ty grasz? Nie, ja... To ty grasz z prawej? Nie. To nie ty? Nie. Czyli ja sam. Robię źle ustawiałem, do zobaczenia. Teraz ja z komputerem już mogę sobie kombinować. Mam nadzieję, że tam niczego nie będzie zrzucać. Jedno skasowane. Drugie. O, następne to będziesz miał tą pięść. O, i następne... No, to jest ciekawe. Zrzućmy to tak. Można powiedzieć, że prawie pasza wrzuciłem. Coś mi się wydaje, że to będzie trochę trudniejsze. A, zagapiłem się, wrzuciłem sobie jeszcze raz sam. Użyjmy naszej mocy raz. Na zamrożone klocki. Ciekawe co z nim muszę zrobić. Przecież się rozmrażają po jakimś czasie. Rozmrażają po jakimś czasie. Teraz tak, to sobie zrzucimy może tutaj. O rany, to mi dowoli. Tak, tutaj. No, przyznam, że teraz jest problem. To dosyć duży. Kurczę, co on tak się szaleje na żart, że co tyle tego zielony wrzućmy tu. Żółty. Żółty. Kurczę, nie wiem niczego co wykasowało. Się wczyściło niewiele, ale coś. Tak, tutaj teraz żółtym trzeba wyrzucić. Jest jeden żółty. Dobra, mam jego orzech. Ach, znowu chybiłem. O, ale to jest fajne. Chyba go teraz zarzucę. Kurczę, w tym miejscu akurat co byłem potrzebne. Orzech dostałem. Czerwony. Ale oj, moment. Ja myślałem, że to już no? Wyczyści, a to następny. Ja nie mam niewyczyszczoną planszę. To raczej za długo nie pogram. Znowu zielony. To mi pozwoli zniszczyć to tutaj. I starajmy się połączyć te niebieskie. No tutaj niezbyt dobrze zrobiłem. Żółty. Żółte skasowane, niebieskie. To ja niebieski już tu. Niebieski teraz tak. I to skasuje te i to też dużo spadnie. No teraz sobie fajnie poradziłem. Nice. Teraz te. No i teraz znowu trzeba łączyć. Jak widać, nie ma za bardzo znaczenia, gdzie je powrzucamy, abyśmy po prostu zachowali możliwość połączenia tych kolorów ze sobą. No i oczywiście trzeba mieć też na uwadze, że przeciwnik można też rzucić na głowę. Tu jest skasowane, tutaj już w sumie też. No i teraz tak, to może połączmy z tym. To mi ładnie skasuje niebieski. Możesz użyć na nim... A właśnie, moja supermoc. Zobaczymy co nam daje.
głowę zmieniło gościa. Nie, skasowało, nie zobaczymy, co to daje, ponieważ to skasowało mi przeciwnika całkowicie. Tylko w tym momencie go rozwaliłem. Tu połączmy, teraz tak, żółty. Żółty mi się nadawał tutaj. Znowu czerwony. To bym sobie wtedy zablokował. To może zróbmy tak. Ale to nie było dobre rozwiązanie, ale cóż. No widzę, że szybciej klocki też latają. No to będzie problem, to się skasuje. No na razie plansza jest w miarę wyczyszczona. Niebieski. No to nie było mądre. O, tu jest całość połączonych. To jest teraz fajne, ponieważ jak gdzieś czerwony uda mi się rozpalić, to błyskawicznie całą masę tego usunę. Tak to by spadło na zielone. To może spać z niebieskim. Tutaj czerwony wsadzimy do środka. Czyli teraz po prostu pasowałoby jak najszybciej pozbyć się tego czerwonego. Już przestaję sobie radzić. Zaraz bo... niebieskie spada. A, źle to zrobiłem. O, to kurczę, może lepiej tak. Niebieski z żółtym, to może położmy to w ten sposób. Teraz tak, żółty z zielonym, żółty tu zielony na dół. Czerwony połączony z tym, to tutaj. Kurde, nie jest prosta gra. To może być i w ten sposób, to może być i tutaj, no i coraz więcej tego mam. I teraz kolo coś zrzuci, to będzie po mnie. Następny to zielony z czerwonym, to może w to miejsce. Kurczę, no coś mi się przydało, żeby to skasować, to zaraz będzie problem. Niebieskie, to mi za dużo nie da, bo tylko jeden mogę skasować. O, w końcu coś żółtego. Mi się wydaje, że zaraz mimo coś rzuci. Klocki zamrożone. Zamrożone wrzućmy tam. No i źle zrobiłem, że one sobie zakupowałem. Ile tego będzie? Skasowany żółty, ale tylko jeden. Ale to jest teraz fajne. O, to mi troszeczkę planszę przeczyści. I użyjemy naszego super ataku. Aaaa! Wszystko zamraża, dobra, już więcej tutaj. Tylko niestety... Czemu one wiszą? Tak nie powinno być. Dobra, połączmy to w pionie. Chociaż wątpię, że mi się tak udało. Kolejny jest czerwony wybuchowy. I co zrobiłem? Mogłem skasować ten tamten. No! Mój błąd. Żółty. Żółty mi pozwoli z czerwonym tutaj. Ach, źle zrobiłem znowu. No, te przynajmniej się teraz połączyły. Ale nadal mam problem, żeby to wszystko połączyć ze sobą. A, już źle. To można powiedzieć, że już czekamy. Czerwony. Już nie za bardzo mi idzie pchać. Żółty. To może teraz mi się uda to przewrócić. Udało się. Ach, chciałem to w prawo przesunąć na tamte klocki. Nie udało mi się. No i już zablokowałem się. Teraz nie spadnie niszczenie niebieskiego, to będzie problem. Spadło, to teraz czerwone. O, i teraz to leci. Jest, w końcu, ale to i tak mi nie rozwiązuje problemu. Zobacz, co tego jest. Zaraz żółte spada. Ja nadal jestem zablokowany. Teraz akurat, jak już prawie jestem utopiony, to zaczynają mi spadać jakieś ciekawe klocki. Parasite.
Co jest? Zniknęło mi. Zielony, czerwony, dwa czerwone, żółte, czerwone, czerwone, czerwone. Już nawet nie nadążam tego kierować gdzie trzeba. Dobra, tu jest teraz żółty, zielony. Ach, nie wypchnąłem go tam. To jest źle. No już nawet nie mam czasu po prostu, żeby się poruszyć. Trzeba. No ale to nie, trzeba. Chcesz spróbować? No. W sensie ja wolałbym. Co byś w inny tryb jest Arcade.